Powtórzmy działania na ułamkach, robiąc różne przykłady. No bardzo dobrze, to proszę zacznijmy może od takiego obliczenia. 8 i 1 druga, dodać 1 trzecia, odjąć 1 szósta. Prosty przykład na dodawanie i odejmowanie. Można to zrobić na dwa sposoby. Zróbmy najpierw tak, że 8 i 1 druga zapiszmy jako 8 plus 1 druga plus 1 trzecia minus 1 szósta. No i zajmijmy się tymi ułamkami. Czyli najpierw 1 druga plus 1 trzecia minus 1 szósta. Więc zapiszemy sobie 8, zostawiamy, nie ruszamy go. I teraz do pozostałych ułamków, jaki będzie wspólny mianownik? 6. Oczywiście. Czyli będzie plus 3 szóste plus 2 szóste plus 1 szósta. A nawet nie musimy tego zapisywać, tylko widać 8 plus 2, 3 plus 2 to jest 5 i 1 to jest 6 szóstych, czyli 8 plus, przepraszam, mamy tutaj pomyłkę, bo nie jest plus 1 szósta, tylko minus 1 szósta. Dobrze, to poprawimy. Nie. Dobrze, to jeszcze raz. Minus 1 szósta. Więc 3 plus 2 to jest 5, odjąć 1 to jest 4 szóste. No ale to nie jest ułamek w najprostszej postaci, więc możemy go uprościć. 8. Uproszczamy przez 2, czyli mamy tutaj 2 i 3. Czyli równa się 8 i 2 trzecie. 8 i 2 trzecie. Dobrze. A jaki jest drugi sposób? 8 i 1 druga zamienimy na ułamek niewłaściwy. 8 i 1 druga. To jest równa się kreska ułamkowa. 2 razy 8 plus 1, 2 razy 8 plus 1 dzielone przez 2. No to to się równa 16 plus 1, czyli 17 drugich. I teraz wstawimy zamiast 8 i 1 druga, to wstawimy sobie do tego naszego obliczenia 17 drugich plus 1 trzecia minus 1 szósta. Minus 1 szósta. No oczywiście mianownik wspólny jest w dalszym ciągu 6. 6. 17 drugich to jest 51 szóstych, bo musimy rozszerzyć przez 3. 51. Plus 2, bo 1 trzecia to jest 2 szóste i minus 1. I to się równa 3 minus 1 to jest 52 szóste. 52 szóste, tak, oczywiście. Tak, ale to też nie jest ułamek w najprostszej postaci, bo obie liczby są parzyste, więc w liczniku będziemy mieć 26, a w mianowniku 3. I teraz jeżeli chcemy z tego wyłonić liczby całkowite, to musimy całości, to musimy znaleźć liczbę, która się dzieli przez 3 i jest najbliższa 26. Czyli wielokrotność trójki bliska, najbliższa 26. 3 razy 8, 24. Tak jest. Czyli tu będzie 8, 24, a 26 minus 24 to jest 2, czyli 2 trzecie. Tak jest, oczywiście dokładnie tyle samo co poprzednio. Albo tak można robić, albo zamieniając na ułamek niewłaściwy, albo oddzielnie licząc ułamki. To teraz proszę drugi przykład. Pięć i trzy ósme. Pięć, nie. Tak, pięć i trzy ósme.
dodać 2 trzecie, minus 3 i 3 czwarte. I 3 czwarte. No to trudniejsze. No to tutaj wykorzystamy ten pierwszy sposób, to znaczy się najpierw zobaczymy, jak zachowują się te liczby w całości. Więc 5 odjąć 3 to jest 2. I zostaje nam plus 3 ósme. Odjąć, dodać 2 trzecie. Odjąć 3 czwarte. Więc mamy sytuację podobną do pierwszego naszego zadania, więc mamy 2 całości, a pozostałe ułamki musimy... No, wspólnego mianownika. Tak. Jaki jest wspólny mianownik? No, możemy sobie pomnożyć 8 razy 3 razy 4. No to za dużo. No, ale zacznijmy od trudnego. A prościej będzie, jeśli to zrobimy 8, 12... 12 mało, bo się nie dzieli przez 8. 24. Jak pomnożymy 8 razy 3, to już w tym iloczynie mamy podzielność przez 4, więc wystarczy 3 razy 8, to jest 24. Więc teraz zamiast 3 będziemy mieć... 4 razy 3, 12. Tak. 12 dodać... Nie 12, nie 4. Bo 24 przez 8 to jest 3, więc 3 razy 3 to jest 9. To jest 9, znowu źle liczę. 9. Teraz musimy pomnożyć przez 8, dwójkę, plus 2 razy 8. To będzie 16. Tak, odjąć. I 24 dzielone przez 4 to jest 6, więc tutaj rozszerzamy przez 6. 6 razy 3. 6 razy 3. Bo w liczniku mamy 3. 6 razy 3, no dobra, to tak sobie zapiszemy. Nie, nie razy 18, tylko razy 3. Czyli minus 18. Brak kreski ułamkowej, która się skinęła w mnie, tak? Równa się. Teraz 9 plus 16 to jest 25, minus 18 to będzie 7? Tak. Czyli 2, 7, 24. No bardzo dobrze.